Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Chrześcijanie są odbiciem Chrystusowego oblicza w świecie i kontynuatorami Jego misji. Jezus utożsamia się ze swoimi uczniami. Jednak także i my, Jego uczniowie, mamy utożsamiać się z Nim. Jego życie ma stać się naszym życiem, Jego słowa naszymi słowami, Jego gesty i czyny naszymi. Wszyscy, duchowni czy świeccy, osoby konsekrowane czy żyjące w świecie, mamy być Alter Christi, drugim Chrystusem. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. To mocne słowa, nadające kontrast pomiędzy miłością agape, która jest naczelną zasadą budowania relacji międzyludzkich w społeczności Kościoła, a nienawiścią świata, która jest reakcją na Jezusa i Jego Ewangelię. Jeśli prawdziwie jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, to nie możemy być zaskoczeni niechęcią, a nawet nienawiścią ze strony tych, którzy nie znają i nie chcą poznać Jezusa. Gorzej dla nas, jeśli niechęć świata podyktowana jest naszą niewiernością Słowu Bożemu, Chrystusowi. Biada, jaka spadnie na nas w dniu sądu ostatecznego, jest straszniejsza od przykrości odrzucenia przez świat, i to wielokrotnie. Niech nie przeraża nas krytyka tych, którzy nienawidzą nas, dlatego że nienawidzą Chrystusa. Obawiajmy się raczej odrzucenia przez Jezusa, które może nastąpić, jeśli nie będziemy wiernie trwali na drodze Jego przykazań. Odrzućmy także chęć przypodobania się światu. Chciejmy pozostać wiernymi Chrystusowi za wszelką cenę, nawet za tę najwyższą, za cenę własnego życia. Lepiej jest bowiem dla nas stracić wszystko, a zyskać życie wieczne, niż zdobyć świat cały, a stracić żywot wieczny. Pamiętajmy, że sługa nie jest większy od swego Pana, że życie Jego ma stać się treścią naszego życia.